Radni z klubu Tomasz Kluczyński 2018 i z Prawa i Sprawiedliwości będą ściśle współpracować. To wynik porozumienia, które dla burmistrza Chocianowa oznacza stabilną większość w Radzie. 10-osobowa grupa radnych składa się wyłącznie z nowych osób. Pokłosiem zawartego porozumienia jest m.in. zmiana przewodniczących Rady. Został nim Janusz Ślipko z PiS-u. Jego zastępcą wybrano Piotra Wandycza z klubu Tomasz Kluczyński 2018. Zawarte porozumienie między radnymi dwóch ugrupowań ma służyć dobru wszystkich mieszkańców. Bardzo się cieszę, że udało nam się tak naprawdę skonsolidować porozumienie, które przysłuży się wszystkim mieszkańcom gminy. No oczywiście dotyczy to dalszej współpracy tej naszej 5-letniej wspólnej kadencji. Współpraca radnych klubu Tomasz Kluczyński z Prawem i Sprawiedliwością sprawiła, że większość w Radzie będą mieli debiutanci, którzy z czystą kartą dostali się do Rady w Chocianowie. Każdy z radnych, każdy z uczestników wyborów obiecywał realizację obietnic wyborczych, także w związku z tym podjęliśmy tą współpracę po to, żeby wszystko robić dla dobra mieszkańców, wspierać inicjatywy z każdej grupy, z każdego radnego, żeby rozwijało się miasto. Współpraca była potrzebna dla gminy całej, dla mieszkańców. No i jak powiedział pan burmistrz, liczymy na obfitą naprawdę współpracę. My kierujemy się dobrem mieszkańców, chcemy dla nich robić. Ja mam też swoje, każdy z nas z okręgów ma swoje obiecane rzeczy, które trzeba zrealizować. Do tej pory było ciężko, były 3 sesje, nie zostało nic uchwalone, nie zostało nic zrealizowane. Nawet nie zostały zrealizowane uzupełnione komisje, żeby można było pracować. Radni obu ugrupowań podkreślali, że łączy ich jeden wspólny cel – praca i porozumienie na rzecz mieszkańców. To w mojej ocenie jest gwarancją tak naprawdę zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy i będzie to prowadziło do trwałej przede wszystkim, mam nadzieję, współpracy. Ja oczywiście w to wierzę, ale co jest najważniejsze, będzie to tak naprawdę zabezpieczeniem obietnic wyborczych, tak naprawdę, które powstały w trakcie kampanii zarówno ze strony wtedy KWW Tomasz Kluczyński 2018, jak i KWW Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki porozumieniu w chocianowskim samorządzie stworzył się podział na 2 grupy, a nie jak do tej pory 3. To pozwala na podejmowanie wspólnych decyzji, by realizować kolejno punkty wyborcze.